Siemanko, z tej strony Dodo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagram sobie w Skoki Narciarskie 2. Będę grać na 6 graczy i zrobię sobie tak. Będę miał trzech moich kolegów YouTuberów i siebie i jeszcze dodatkowo Kamila Stocha i Piotra Żyła, żeby było akurat 6 zawodników. Za sekundę wracam, ustawię ich. Jestem z powrotem, już mam wszystkich ułożonych. Jest Piotr 7 Tube, Kacperski, Marshmallow02, ja, Stoch i Żyła. Zobaczcie na kanale chłopaków, Piotr 7 Tube nagrywa fajne gry. Kacperskiego i Marshmallow02 też możecie zerknąć. No i lecimy. Myślę, że zrobimy sobie takie mniej więcej 3 konkursy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie nie ustawiam, że będę cały czas pierwszy. Zobaczycie to. No i jedziemy. Ja proszę, YouTube zaczyna. Ja tutaj spod narty. Trzeba tutaj dobrze skoczyć. Piotr, proszę, YouTube. Nie najgorsza wysokość, ale punktuka nie będzie. I to jest słaby skok. Piotr, proszę, YouTube. Kacperski. Może on coś lepszego pokaże. Hop! Ładne wybicie, ależ pięknie wysoko leci. To będzie daleki skok i to jest rekord dzisiaj. Na razie 127 metrów, tak. Marshmallow 02. Marshmallow 02, też dosyć wysoko. Nienagannie i to będzie najlepszy skok. No ty zostaj. No słaby, sędziowie się przyczepili, nie ma sobie 20, teraz ja, Dodo. Zobaczymy, jak to tu wyjdzie. Oj. A nie, jest lem. I poza punktem K. 18, 17,5. 18,5, jedna nota, dobry skok. Kamil Stoch. No zobaczymy, czy moi koledzy i ja spiszą się lepiej od Piotra Żyły i Kamila Stocha. Widzimy, że tak, ale Stoch umie wybronić z tej dalekiej, z tej ciężkiej sytuacji. Skacze w punkcie K, 120 metrów. Piotr Żyła. Za wcześnie wybiłem się, o nie. Oj, oj. No i Piotr Żyła będzie najprawdopodobniej najgorszy w pierwszej serii, dlatego zaczyna. Był ostatni w drugiej serii i zaczyna teraz. Drugą serię, bo był najgorszy w niej. No i zapewne w tej drugiej serii też będzie najgorszy. Choć może ktoś się pomyli. Piotr, proszę tubę teraz? Tak. Piotr, proszę tubę. Piotrek. Myślę, że no nie, tak niespokojny. Lot. Poprawię się, więc wyjdę przed Piotrkiem Żyłą. Kamil Stoch, no słabe skoki skoczków prawdziwych narciarskich. Ale teraz Kamil się odkuwa. Kamil, ale nie ma punktu K. No nie spodziewałem się tego, chyba miał zły wiatr, no tak widać, zły wiatr. Teraz trzeba, Marshmallow 02 musi ten wiatr poprawić, no jak to? Marshmallow 02, będzie lepiej, ależ piękna, piękna sylwetka, będzie poza punktem K i świetny skok. Marshmallow 02, choć gorszy niż w pierwszej serii, Dodo, czyli ja. Nie jestem najlepszy, bo jeszcze jest Kacperski. Oj, ile się wybiłem. Wybrnę z tego, wybrnie mój zawodnik. No i jest 109 metrów, 15,5, choć podparł skok, więc nie wiem. Dlaczego tak wysokie noty mi dali? Ja tego nie ustawiam. Kacperski. Uj. Zagapiłem się, sorry, przepraszam. Wszyscy się. Marshmallow 02 wygrał. Kamil Stoch jest drugi. Ja trzeci jako Dodo. Piotr 7 tubę, czwarty. Tuż poza podium. Kacperski na piątym miejscu, Żyła szósty. Play again i kolejny. Okay. Jakoś tak się składa, że jak jest play again, czyli następna runda, nie, kontynuować, kontynuuj, to
Najlepszy, czyli wygrywają, najlepszy skacze pierwszy i to jest dla mnie dziwne, bo najlepszy powinien skakać ostatni, no, żeby miał dobrą pozycję wyjściową. Kamil Stoch. Najlepiej skakać ostatni, bo wszyscy przeskakali, ale coś teraz tak lipnie. Ja już mam pewne doświadczenie do teraz w tej grze. Patrzę na wiatr. Mam pewne doświadczenie w tej grze i już wiem, jak tu się skacze. Kiedyś to skakałem po 50 metrów, a teraz już jest znacznie lepiej. Krążę tam w okolicach punktuka, ale było lepiej. 131 to nie jest wielka odległość. I teraz Piotr Siedmiotuba. Ładnie, 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 tak! Pobił! 133, pobił! Tam mnie przydusiło do ziemi w ostatniej fazie, tak tak zleciałem na głowę. Kacperski też nieźle, nieźle to wygląda. Punktka będzie i poza punktówka. Spoko, skok. Kacperskiego Piotr Żyła. Piotrek Żyła. Oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. No, słabo Piotrek i Marshmallow za dwa najgorszy w pierwszej serii będzie zaczynać. Oczywiście chcę ją poprawić, lokatę, choć był pierwszy w jednym konkursie, więc na pewno się dla mnie nie zdenerwuje. Ładny telemark, no nie ma dwudziestek, no po prostu blisko skoczyła. Długość skoku też ma wpływ na noty sędziowskie. Piotr Żyła. Yeah. 101,5. Ale to są słabsi. Teraz Kamil Stoch. Popatrzmy na skok naszego mistrza. Nie wierzę, to będzie rekord. Nie będzie rekord. Ale ładne 20. No muszą być wysokie noty. 19,5, 20 dodo. W pierwszej serii na dość wysokim miejscu. Zaskakującym dla mnie. Też ładnie wysoko wyszedł z progu. Leci nad przestworzami i to będzie rekord. Rekord! 136. Ja tego nie ustawiam. Przyrzekam. Ja tego nie ustawiam. Piszcie w komentarzu, jaką odległość wam się udało osiągnąć i czy to nie było dalej? Nie było. Osiągnąć w tych skokach narciarskich 2. Ja gram na gry.pl, to jest bodajże rocznik 2011. Znowu zagadałem. I Dodo wygrywa, ale to jest nieduża różnica, 2 punktów, niecałych 2 punktów. Kacperski na drugim miejscu, Kamil Stoch na trzecim, Piotr Siedmiotuba na czwartym, Piotr Żyła na piątym i Marszmeroza 2 na szóstym. Wszystko sprawiedliwie. No ja zaczynam, bo byłem pierwszy, nie wiem dlaczego, nie mam wiatr w plecy, fatalny wiatr w plecy. O nie. Ja nie lądowałem. Okej. Okay. Kacperski. Jeny, jaki ma wiatr. Ale ten wylądował. Już wylądowałem, nie od razu jest poprawa telemarku. Kamil Stoch, muszę mu tu dać jakiś fajny wiaterek. Tutaj macie chorągiewkę. Jest teraz w plecy. I on się tak zmienia, więc teraz słyszymy, bo będzie teraz podarty dla Kamila Stocha, ale chyba źle wyszedł z progu. Ładnie, sylwetka w locie. Ale teraz zacina! O kurde, nie wylądowałem, tak zacinało. Ja, Piotr Siedmiotuba. Jakie lagi. Może teraz nie będzie tych lagów masakrycznych. Się nie dało skoczyć! Tak! Same dłużej! A!
Szwedzki sędzia się do szczegółu przyczepił. Nie dał 20 dla Kamila. Czy tam Kacperski skakał? Nie pamiętam już. Żyło, jedy. Żyła nie ma formy. 101 metrów. Przekroczył 100 metr. Marszman 02. Ależ ładnie wyszedł z progu. To tak wyglądało, ale ten konkurs ostatni, trzeci mi jakoś, szczerze mówiąc, nie wychodzi. Dodo, czyli ja. Ja miałem 91, 90,5 pierwszej. Czy ja byłem ostatni? Chyba tak. No i teraz tego nie poprawię. Chyba nie wiem. Zobaczymy na końcu. Kacperski. Objął pół metra bliżej ode mnie skoczył, ale pewnie wszystko wyższe loty i tam z wiatrem bywało inaczej. No i to jest po tych skokach już taki poprawny skok. Można powiedzieć, Piotr Żyła. Piotr Żyła, dwa piotery tam skakały. Dwa piotery i to jest z drugiego piotera dobry skok. Marshmallow 02. Taka odległość co tego Piotra Żyły. Ojeny, znowu zalagowało. Ale pa, jak się. Co? Jak on to zrobił? Przecież on tak słabo wszedł z progu i skoczył poza punktem K. Miał dobry wiatr. Stoch. Też był dobry. Zaraz będzie miał dobry, bo ja to wiem. Ja to czuję. Kamil Stoch. O kurde. O kurcz, to jest rekord! Co on zrobił 140 metrów? Teraz jest Piotr Sieletubę. Jedy! 140 metrów! Jak ktoś z was skoczył tutaj 140 metrów, to niech mi powie. Niech mi napisze w komentarzu. O 20:19. Niech mi napisze w komentarzu. Naprawdę, niech mi napisze w komentarzu. I teraz skoczę sobie jakimś Januszem. Nie wiem, z Ukrainy. Tych wszystkich wykrzyżykuję. Hop, hop, hop. I tym Januszem z Ukrainy sobie skaczę. Leci. No i ja już się z wami żegnam. Tym skokiem naszego pięknego Janusza, który już gnie powietrzu i ląduje mniej więcej w punkcie K. Siemanko. Cześć.